przed nami zawodowe starcie w formule MMA, zakontraktowane w limicie do 70 kg. W tej walce zmierzą się. Autor dwóch nokautów pod rząd w amatorskiej karierze i reprezentant Bambero Team Wyszków. Bogdan Bulecki! Stoi na koszmaru, gdzie słono płaci za bety, nie świruj. Wredeje doski, dyskryminuj zakłamanych skóry wysynów. Odmyśli do czynu, że wam wrócę, bo choć nie... Do ringu teraz wychodzi, znaczy do klatki wychodzi Bartosz Bulecki, który jest bardzo mocnym zawodnikiem lokalnego, można powiedzieć, klubu Bambero Team Wyszków, podopieczny trenera Mateusza Śniadały, o którym już, Pawle, tutaj wspominałeś, znany z walki z Pawłem Trypsonem Trybałą. Ma na swoim koncie jedną walkę zawodową. W 2014 roku przegrał z bardzo mocnym Sławomirem Turzem w pierwszej rundzie przez KO. Był to konkretnie stomp na korpus. Odbyło się to na gali w Gostyniu. Później startował również na galach Kurpiowskiej Kuźni Mistrzów. Dokładnie. Zawodnik, u którego w narożniku widzieliśmy kogo? Jana Błachowicza? Rafała Sępkowskiego. No o czym ty mówiłeś z tym Janem Błachowiczem? Chodziło mi o to, że Jan Błachowicz jest obecnie na hali, czyli nasz jeden z najmocniejszych. No to widziałem, akurat to nie musiałeś mi mówić, tylko prowadziłeś mi tutaj trochę zamieszania. Zawodnik Bambero Team Wyszków, podopieczny, tak jak wspomniałeś, Mateusza Śniadały. Zawodnik, który przede wszystkim muskulaturą będzie przeważał nad Michałem Kurczem, jego przeciwnikiem. On debiutował bardzo dawno temu, to był bodajże 2012 rok. Przez lata doskonalił umiejętności. Ostatnio na Kurpiowskich Kuźniach Mistrzów, czyli na tutaj lokalnych wydarzeniach dla amatorów, takich inkubatorach sportu walki, jak nazywa to Paweł Deluga, właściciel organizacji, występował właśnie Bogdan Bułecki. Widzimy tutaj bardzo mocno wspierany przez swoją publiczność. Jest już w klatce. W klatce, nie w ringu. No widać, że ta formuła K1 trochę cię zmyliła. Bogdan Bułecki! Z samym sobą się zmagać, by później nie płakać. A zmierzy się z nim zawodnik reprezentujący Sparta Fight Team Iwano-Frankowsk. Michał Kurcz! A ja... W czerwonym narożniku w klatce zobaczymy Michała Kurcza, 19-latek, pochodzący z Nowo Iwano-Frankowska. Jak na razie jedna porażka na zawodowym ringu. W walce z Marcinem Gałązką, walka wieczoru, Grappler Night, 5 opas, mistrza państw nadbałtyckich, MMA. W jego narożniku Azamat Mustafajew, który miał tutaj walczyć, nie zawalczył. Michał Kurcz, no miejmy nadzieję, że poprawił, stójkę poprawił, parter poprawił tak naprawdę wszystko. Wtedy być może nawiąże jakąkolwiek walkę z Bogdanem Bułeckim. Jak sam mówi, legitymuje się rekordem 15 zwycięstw w kickboxingu, 9 porażek, był mistrzem Ukrainy w kickboxingu. Tam jeszcze widzimy Katman Marek Deluga. Smaruje wazeliną łuki brwiowe, kości policzkowe, a także nos zawodnika z Ukrainy. Jest to trzeci reprezentant kraju naszych wschodnich sąsiadów. Jak na razie bilans Ukraińców 0-2. Michał Kurcz ma nadzieję na to honorowe zwycięstwo, które będzie bronić państwa, w godle którego jest Tryzub. Na tej gali Michał Kurcz. Panie i panowie, będzie to zawodowe starcie w formule MMA na dystansie 3 rund po 5 minut w limicie do 70 kg. Sponsorem tej walki jest firma Marzet. A w tym pojedynku zmierzą się w narożniku niebieskim 23-latek, mierzący 181 cm i ważący 69,9 kg. Reprezentant Bambero Team Wyszków z zawodowym dorobkiem jednej porażki na koncie. Bogdan! Bulecki! Oraz jego przeciwnik w narożniku czerwonym. To 19-latek, mierzący 175 cm i ważący 69,5 kg. Zawodnik Sparta Fight Team Iwano-Frankowsk, również z dorobkiem jednej zawodowej porażki. Michał Kurcz!
Walkę poprowadzi sędzia Krystian Koszela. I rozpoczynamy pierwszą walkę zawodową w formule MMA. Dzisiejszego wieczora mamy zaplanowanych ich 5. Zobaczymy, czy doczekamy się w tej walce kolejnego skończenia. Przed chwilą widzieliśmy doskonałe skończenie w wykonaniu Pawła Kryńskiego. Może nieco trochę przeciągnięte, bo Łukasz Niewiarowski zdecydowanie, kto by nie powiedzieć, ciężko miał już pod koniec pierwszej rundy, dopiero w drugiej. Zaczynamy. Runda pierwsza. Ale proszę szybki nokaut! Proszę Państwa, co to było? Bogdan Bułecki. Ale noc nokautów. Miejmy nadzieję, że to nie był cios w krtań. Nie wiem, Pawle, czy to też nie było jedno z najszybszych skończeń w historii w ogóle MMA. Tak, ale miejmy nadzieję, że nie był to cios w krtań. Tylko nokaut. Podnosi się kurs, czy to, rusza się, to najważniejsze. No chciał rozpocząć efektownie, a nadział się na cios. Naprawdę piękny cios Bogdana Bułeckiego. Walka trwała, nie wiem, może 2 sekundy. Tak jest. No ja jestem w szoku. Ja również, oczywiście, Pawle. Michał Kurcz dalej nie podnosi się z maty. Zapraszamy już do klatki pana Mariusza. Ale to potężny nokaut, przecież tu była siła razy szybkość. Jeden bieg na drugiego. Oj, tam chyba jakaś opuchlizna, zdomiane kości twarzy się wydają, że będą. No niestety Michał Kurcz nie będzie dobrze wspominał tej walki. Ciężki wieczór dla zawodników z Ukrainy na dzisiejszej gali. 3 walki, 3 przegrane. A na koniec Michał Kurcz dostaje naprawdę piekielnie mocny cios i pada nieprzytomny. I do tej pory nie może dojść do siebie. Ratownicy medyczni tutaj rozmawiają. No widać, niektórzy jeszcze robią zdjęcia. Niezastąpiony Tomasz Majewski ze swoim telefonem. No widać, cisza na hali. Naprawdę wyglądało to bardzo, bardzo groźnie. Kurcz nieprzytomny. Sędzia nieco też spóźniona reakcja. Na szczęście Bogdan Bułecki wiedział, że nie trzeba już dobijać przeciwnika. Się tutaj delikatny, powiedziałbym, błąd sędziego, który nie przerwał od razu tej walki. Cały czas. Naprawdę jest bardzo źle. Tu widzimy krwawienie. No Michał Kurcz musi zastanowić się na pewno nad taktyką swoich pojedynków. Dalej Kurcz nie jest w stanie wstać z maty. Nie, no to jest ciężki nokaut, naprawdę, no takie ciosy to się odkładają. Co by nie powiedzieć, mimo że dziś się mówi, że gdzieś taki nokaut jest bardziej bezpieczny niż przyjęcie wielu ciosów. Natomiast no, cały czas nie wygląda to dobrze, coraz więcej osób w klatce. Ratownicy medyczni cały czas czekają, no nie, czekają chyba na nosze dla Michała Kurcza. Miejmy nadzieję, że z ukraińskim zawodnikiem nie będzie, panie i panowie, prosimy, nie będzie poważnych komplikacji po tej walce. Miejmy nadzieję, że jest przytomny, tak, jest przytomny, to najważniejsze, wstaje. Miękkie nogi. Wielkie brawa dla Michała Kurcza. Tak jest. Naprawdę ciężki nokaut i idzie już teraz przytrzymywane przez ratowników medycznych. Zawodnik, który dzisiaj miał mniej sportowego szczęścia, mimo wszystko bezpiecznie. Efektowne pierwsze zwycięstwo Bogdana Bułeckiego w MMA. Jeszcze formalne ogłoszenie werdyktu. Panie i panowie, ten pojedynek trwał zaledwie 4 sekundy i przez nokaut zwycięża go Bogdan Bułecki! Brutalny nokaut Bogdana Bułeckiego. Myślę, że powtórka z tej walki obiegnie internet. Wydaje mi się, że to mogło być jedno z najszybszych nokautów w historii w ogóle światowego MMA. A to ci powiem już, że się mylisz, bo chociażby Mateusz Gawarzyński wygrał szybciej przez nokaut. 3 sekundy na PMMA. Ja tu wolę poczekać na pełny pomiar czasowy tej walki. Jeżeli takowy nastąpi. Gratulujemy oczywiście Bogdanowi Bułeckiemu. Życzymy zdrowia Michałowi Kurczowi
i czekamy, aż Krzysztof Skrzypek zapowie nam kolejny pojedynek.